na czym polega właśnie ten korzystny stan ochrony gatunków, bądź niekorzystny w obszarze. Więc ocenia się ten stan ochrony w oparciu o trzy parametry. Ocenia się stan populacji, stan siedliska oraz stan, znaczy jakie są szanse przetrwania tego gatunku woskowego. I każdy z tych parametrów może otrzymać jedną z trzech ocen. RV, czyli teraz jest to stan dobry, niezadowalający, to jest tu jeden i tu dwa, zły. Jeszcze jest taki stan, kiedy nie ma wiarygodnych danych na temat gatunku, wówczas przyznaje się, że nie zna. Kiedy populacja otrzymuje parametr właściwy, dobry, wówczas gdy jest stabilna w dłuższym okresie czasu, mogą występować naturalne fluktuacje, ale populacja wykorzystuje potencjalnie możliwości obszaru i znajduje się w takiej optymalnej sytuacji i zagęszczenia. Jeżeli jest taka wskaźnik U1 niezadowalający, to znaczy, że albo liczebność populacji spada, jest niższa niż potencjał ostroi, albo też jakieś działają inne czynniki, które powodują, że nie osiąga tego maksymalnego wskaźnika. Wreszcie zły to wówczas, gdy działają takie czynniki, które powodują, że populacja się obniża swoją liczebność i trendy jakby pokazują, że nie ma za bardzo możliwości, żeby hamować te niekorzystne czynniki. Siedlisko podobnie. W właściwym stanie jest wówczas, gdy jego wielkość jest wystarczająco duża dla zapewnienia tej populacji odpowiedniej przestrzeni i długoterminowego przetrwania. Niezadowalający stan siedliska wówczas, gdy działają jakieś czynniki antropogeniczne, nie jest optymalne dla gatunku. I wreszcie zły stan siedliska wówczas, gdy jest albo za mała powierzchnia siedliska, albo są one po prostu nieodpowiednie strukturalne, czy dość innego powodu. Parametry zachowania, szanse zachowania gatunku w obszarze. We właściwym stanie wówczas, gdy nie ma takich oddziaływań, które by mogły zagrozić stanowi populacji, gdy jest on w optymalnej kondycji i nic nie wskazuje na to, żeby tutaj jakieś zmiany miały się pojawić na gorsze. Niezadowalający to wówczas, gdy nie jest pewne, czy jakieś czynniki nie zagrożą populacji, gdy działają te czynniki i wreszcie zły stan szansy zachowania gatunku wówczas, gdy widać, że czynniki jakieś zewnętrzne czy wewnętrzne po prostu powodują spadek populacji i zagrożenia dla przyszłości